dobry moi drodzy, witam serdecznie na moim kanale Barwy Życia. Mam na imię Kasia. Mieszkam aktualnie w Hamburgu, w Niemczech i w sumie jestem na spacerze nad jeziorkiem. Jest bardzo przyjemnie. Ciepełko, chociaż tak jak widzicie mam szalik tutaj założony, no nie chcę być chora, bo to są pierwsze powiewy takiego ciepła. Tutaj już widzę, że wszyscy się porozbierali na krótki rękawek, bo jest naprawdę ciepło. Mam już taką w sumie przejściową kurteczkę, nie chcę się też przepocić, nie chcę też, żeby mi było za zimno. Kaczuszki tutaj, jak słyszycie, w oddali skrzeczą. Słyszycie? No jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo sobie, nawet stoją w wodzie. Aż naprawdę chce się żyć, oddychać pełną piersią. Dziwne odgłosy, prawda? Nawet jak nie kaczka. A właściwie są to dzikie gęsi albo kaczki. Sama nie wiem już, jak one się nazywają. Nie jestem żadnym biologiem, żebym mogła stwierdzić ich rodzaj. Ale wyglądają naprawdę sympatycznie. Żadna się jeszcze na mnie nie rzuciła tutaj z dziobaniem. Tak jak kiedyś, jak byłam mała, właśnie taki wielki łabędź, do którego w sumie chciałam się zbliżyć. Chciałam mu dać chlebek, a on mnie zaczął gonić. Zdarzały się różne rzeczy, jak człowiek był malutki. Teraz już jest duży, to chyba mają po prostu strach przede mną, że ja im coś zrobię. Chociaż ja bardziej się ich boję niż one mnie. No. Ale bardzo przyjemnie wybrać się na taki wiosenny spacerek, wszędzie wkoło. Właściwie wszystko zaczyna żyć. Pąki już się pojawiły na drzewach, wszędzie już żonkile kwitną, krokusy. Trawa już jest totalnie zielona. Zresztą jak zawsze od początku, w sumie zimy cały czas jest zielona. Nie widziałam tutaj jeszcze wyschniętej trawy. Zawsze jest tutaj zielono. Tylko drzewa gubią liście na jesień, a trawy... Nie, zaraz mi telefon zwieje, bo jest bardzo wietrznie w sumie. Może po prostu przywieje fajną pogodę. Przyszły krzesła na balkon. Więc mój balkon już będzie teraz prawie wykończony, ale nie tylko krzesła przyszły, ale również stół. Tu stoi. I powiem wam szczerze, że nawet fajnie zapakowany. Teraz nie wiem, czy on ma blat szklany. Że tutaj narysowane są kieliszki. Jezu, jaki ciężki. Dobra, przeniesiemy najpierw te wszystkie klamoty na balkon i tam rozpakuję. I zobaczymy, czy wszystko pasuje, czy się zgadza. Czy kolory się zgadzają, bo właściwie krzesła są z innej firmy, aniżeli stół, ale niby ta sama, ten sam kolor szary. Ponoć tak pisało w internecie. Wiecie, internet wszystko przyjmie, a niekoniecznie jest i tak samo jest w rzeczywistości. Ale powiem szczerze, że nie był drogi, bo w kolorze czarnym był droższy aniżeli w tym szarym. W tym szarym był po 65,98 chyba. A krzesła 4 sztuki, bo kupiłam 4 sztuki, taki set, były po 149 euro na Amazonie. Więc stół również jest z Amazona, obydwie rzeczy są z Amazona. W razie czego, jak coś nie będzie pasowało, bo oczywiście paczki zostały zostawione u sąsiadów, ponieważ no, nikogo nie było w domu, jak zwykle zresztą, bo do południa nikogo nie ma, dziwnym trafem zawsze jeżdżą z rana, jak wiadomo, że wszyscy pracują, nie? No tak, ale oni też chcą do domu. No, więc dobra, idziemy teraz na balkon. Zaraz będziemy patrzeć. Leon, chodź, będziemy rozpakowywać nasze piękne rzeczy. Uważaj. O, jest. Ale ciężkie. Wiecie, nie wiem, czy ja to w ogóle do góry podniosę.
Leon, zejdź mi stamtąd! Leon! Leon! Ty kamoniu! Chodźmy. Halo? Och. Dobra. Leon chciałby pomóc też. A to chyba nie idzie, tak. Dobra, mamy nogi, ale wszystko poklejone. Nie wiem, czy chcecie od razu widzieć efekt końcowy? Stół jest... jaki on jest duży w ogóle? Wiecie co, w instrukcji nie ma, ale jest 70 na 70 i 74 wysoki. Z firmy VidaXL.com. Chyba komodę kupiłam też córce właśnie z tej firmy, pamiętam. No i w sumie był łatwy montaż, ale coś mi się tam nie podobało. Nie pamiętam teraz co, nie chcę wam skłamać. Ale sklejone to mają tu nieźle. Jej, dobra, zanim ja to rozkleję, to wy pewnie się z nudów tam położycie na tym filmiku, więc... Zróbmy to wszystko w przyspieszonym tempie. Po rozpakowaniu stolika niestety muszę stwierdzić, że stolik trzeba będzie oddać, ponieważ nie wiem co to jest, ratan, te tasiemki, które tutaj przyplatali, no są popękane, ale ja nie. I znowu trzeba będzie czekać na nowy stolik. Nie wiem w ogóle, co odpowiedzą. Trzeba będzie to odesłać. Wiecie, jak te wszystkie rutynowe sprawy wyglądają z reklamacjami. Jeszcze nie wiadomo, czy uznają. Ale lipa, nie? Już myślałam, że będzie. Ciekawe, co jeszcze mnie czeka, jak rozpakuję krzesła. To trzeba teraz tutaj z powrotem wziąć i zapakować. Tu jest jeszcze najlepsze jest to, że jest szyba, więc mam nadzieję, że nie pęknie podczas transportu zwrotnego, żeby później nie powiedzieli, że jeszcze muszą szybę wymienić. Zresztą nie wiem, czy... Najpierw trzeba się z nimi skontaktować. Chyba tak zrobimy. Skontaktuję się, wyślę zdjęcia, zobaczymy, co powiedzą i wtedy będziemy decydować. Nie, Leo? No. Mamy po prostu pecha. No, zawsze się coś zamówi i potem tylko człowiek traci czas na reklamacje, zbędne pisanie e-maili albo dzwonienie. Znowu się nacięłam, znowu coś zamówiłam online i znowu kicha. Co tam wypatrujesz? Halo? Co wypatruje Leon? Myszki, kotki, ptaszki. Kuku. No, przywitaj się z widzami. Ale wiesz co, ale jesteś. Nie chcesz się przywitać? Wolisz wąchać narcyzy? Już kwitną? Zaczynają? Mają pączki, nie? Będą ładne, piękne i żółte. Pierwsza rzecz ewidentnie nie poszła. Może drugą będę miała więcej szczęścia. Sprawdźmy, może Anusz się uda, chociaż wiecie co, już straciłam nadzieję na rozpakowanie i że znajdę wszystko w porządku w tym kartonie. Co my tu mamy? Cały pakiet śrub. A co ja tu jeszcze, przepraszam, mam skręcać? Leon, sprawdź, czy dobry kwalitet jest. No nie, nie, no nie, będę musiała to skręcać. A jak ja to mam wyciągnąć? Halo? Jezu. Ja tego nie wyciągnę. Matulu. Nie wiem. Nie idzie tego wyciągnąć. Leon, pomóż mi, a nie się patrzysz.
Ojej, udało się. No dobra, mam instrukcję obsługi. Krzesła są z firmy Juskes. Coś w tym stylu. No i oczywiście trzeba będzie to jakoś złożyć. Nie wiem, o co jeszcze tu chodzi. Leon nie chce mi pomóc, nie ma żadnej instrukcji. Tu jest tonę czegoś napisane, nie wiadomo, o co chodzi. Mam wrażenie, że to coś z literką D to chyba siedlisko. Albo coś w tym stylu. Albo oparcie. Chociaż nie wiem. Nie, to jest chyba siedlisko, wiecie? No tak wygląda bynajmniej z opisu oraz z zarysu, ale tych nóg, poręczy. Nie, tu mamy oparcie, tu jest siedlisko. No dobra. Trzeba będzie tylko to złożyć. Leona oddelegowałam do domu, bo mi ciągle przeszkadza. Wskakuje mi tutaj na fotele. Dobra, już mi się odechciało składania tych krzeseł. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Ja będę potrzebowała pomocy, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to złożyć. Nie mogę dojść do ładu. Możesz mi pomóc to z tym czymś? Wiesz co? Mam mały problem, bo tutaj są... Mam chyba takie wrażenie, że to są oparcia. Takie to... wrażenie masz? Aha. Aczkolwiek nie wiem... A gdzie jest instrukcja? Właśnie nie ma takiej instrukcji. Jest dużo napisane, a nic... Zacznijmy od instrukcji. No to sobie przeczytaj instrukcji, której nie ma. Już przejrzałam, nie ma. Tu jest jakiś Achtung, tylko wskazówki. Tu jest, nie wiem, numer jakiś. Ach! Przejrzałaś, mówisz? Tego może, to może chyba po prostu przeoczyłam, no. No dobrze, no. Pierwsze idzie D jak dupa. Jaka dupa? Dobra, D. No to jest, mam D. Zacząłbym od porządków tutaj. Mniejszych. Albo większych. Wiesz co, tu jest tyle śrub. Żeby stworzyć sobie troszkę miejsca. Dobra, my kochani się na chwilę wyłączamy, robimy porządki, musimy dojść do ładu, a wtedy się włączymy dalej. Niestety musieliśmy się przenieść do korytarza, ponieważ nastała nas już ciemność, nerwy nas trochę zżarły ze zaczęciem składania tych przeklętych nóg, krzeseł. I zimno ogólnie już się zrobiło, więc... Zimno, zimno. Zimno, zimno. Trzeba było z balkonu uciekać. No. Jedno już krzesło jest gotowe. Kolega wypróbował i stwierdza, że... No wypowiedz się. Jak myślisz? Bardzo wygodne, świetne. Nie... Perfekcyjne. Perfekcyjne? Mam nadzieję, że się od razu nie rozleci, nie? Po pierwszym sezonie letnim. To się okaże. No 149 euro, no 150 euro za 4 krzesła to chyba nie jest aż tak mało, co? No za te pieniądze też nie możesz oczekiwać cudów. Ja wiem, że nie mogę oczekiwać cudów, ale chociaż żeby te dwa sezony wytrzymały, co? A nie, że jak ten stół. Nie, że trzeba go zwrócić, jeszcze go nie rozłożyłam, a już muszę go zwrócić. Przynajmniej chociaż ten rattan, czy to co to jest, jest ok, no nie jest połamany, nie? Wydaje mi się, że na tym stole po prostu źle było nawinięte to coś i popękało, nie? Możliwe. No dobra. Mniejsza z tym. Dobra, jedziemy z koksem, bo niedługo... Trzeba będzie spać, iść, a tu
jesteśmy dalej w toku. Dobra, to ja składam jedną czymś, a ty resztę, dobra? Mhm. Okej. Okay. Dzielimy. Dzielimy pracę, będzie szybciej. Ponoć. Już zapomniałam, jak to się składa. Krzesełka skończone, złożone. Co mogę powiedzieć o nich? To tylko to, że póki co trzymają się. Nie wiem, jak będą w sumie się sprawowały na dworzu przy stole, którego nie ma aktualnie, który trzeba zwrócić. Jeśli chodzi o te krzesła, to można tylko powiedzieć dobre to, że jedno w drugie można postawić, mało miejsca zajmuje. Bynajmniej o to mi chodziło na balkonie, bo mam dość wąski balkon i jeżeli ktoś coś będzie chciał takiego postawić właśnie na swoim balkonie i będzie chciał zaoszczędzić miejsce, to polecam serdecznie takie krzesełka. Do tego ładnie wyglądają, estetycznie są zgrabne, ale jak długo wytrzymają, tego Wam nie mogę zagwarantować. Za taką cenę, za którą kupiłam, muszę przyznać, że właściwie nie wiem. Nie jestem zorientowana co do cen krzeseł w sklepach. Patrzyłam tylko w Jisku, ale tam mogłam tylko całe komplety zobaczyć. Nie było pojedynczych krzeseł. Były, ale leżaki, a to jest całkowicie co innego. Inna cena, inny wzór. To są w sumie krzesła fotelikowe. Do tego oczywiście będę musiała zakupić jakieś podusie. Co jest mankamentem tych krzesełek? To tylko to, że samo siedlisko, zobaczcie, jest bardzo wąskie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w kamerze, ale jest naprawdę wąskie. Jeżeli ktoś ma szerszą pupę, to niestety będzie mu wystawać za krzesło. Więc krzesła powinno stać na początku, gdy czytamy taki opis. Krzesła dla szczupłych. No. Efekty, jak będą ogólnie wyglądały na moim tarasie, pokażę Wam jutro, ponieważ jest już ciemno i nic nie zobaczycie. Więc widzimy się jutro. Krzesełka już wyniosłam na dwór. W sumie mają bardzo ładne, przeplatane. Nie wiem, co to jest. Nie wygląda to jak rattan, ale jest plastikowe, ale fajnie wygląda. Poza tym siedliskiem, które jest bardzo wąskie. Myślę, że będzie fajnie to wszystko razem się komponowało. Gdyby stół jeszcze był dobry, to mogłabym Wam pokazać już cały balkon. No niestety nie jest. Niestety nie wszystko układa się po naszej myśli. Nie wiem, jak długo będę czekała na zwrot pieniędzy. Ponoć mają przysłać mi nowy stół. Zobaczymy, jak to wszystko zadziała. Normalnie nie miałam nigdy problemu. Przysyłali i wszystko gładko szło. No, z Amazonem czasami już miałam różne przeboje, muszę się przyznać. Prawda, Leon? Nie zwrócili mi pieniędzy, nie mogłam zwrócić towaru. No, było różnie. Zresztą tak jak z każdą firmą, zawsze jest coś, zawsze jest ten pierwszy raz, że coś się wydarzy, albo pieniądze nie przyjdą, albo paczka nie przyjdzie, albo... Zresztą sami wiecie, jak zamawiacie coś online. Nie jestem do końca zadowolona z tych krzeseł. Są skręcone, ale jak długo wytrzymają? Tego chyba się nie dowiem w najbliższym czasie, dopiero jak zacznę używać. Zrobiło się naprawdę chłodno u nas, właściwie już jest późno, no jakoś nie mam ostatnio czasu na nic, przychodzę późno do domu i tak jakoś wychodzi. Mam nadzieję, że ten balkon w końcu skończę i będę miała jedno już za sobą. I tak, ale co chwilę coś przychodzi nowego, także nie ma końca.
Słuchajcie, życzę Wam miłego dzionka. Mam nadzieję, że zasłużyłam na dwie łapeczki w górę, na Waszą subskrypcję, jeżeli mnie oglądacie, a jeszcze nie subskrybujecie. To będzie mi niezmiernie miło, jeżeli znajdziecie się w moim gronie. Do następnego odcinka. Pozdrawiamy Was serdecznie, bo Leon już tutaj się schował pod tymi krzesłami. Cześć!